Długo, namiętnie i wytrwale. To jest jeden z moich ulubionych ogierów, ale nie odpalają. Chyba trzeba na nie czekać. A tu mi się podoba w tym koniu to, że on jest strasznie ładnie zbudowany. Łopatka, zad, taki umięśniony, napakowany i już jako roczniak łapał za oko. No i dlatego go kupiliśmy. I nawet nas tam podpuścili, bo mogliśmy kupić taniej. A zapłaciliśmy 8 tysięcy euro, ale myślę, że 8 tysięcy euro za takiego konia to warto było dać. O, ładny, dobrze zbudowany, dobry charakter ma, trochę jest taki ogierowaty. Atakuje i klacze i ogiery, jest takim naprawdę łobuziakiem. Ale ładnie, harmonijnie zbudowany kawał zadu. No i też raczej późniejszy, pomimo tego, że jest wcześniej urodzony, może być skostniały, to nie wygląda, żeby odpalił już w pierwszych startach. No, trzeba na niego pewnie będzie poczekać. Chociaż chciałbym się mylić. Jego ojciec biegał długie dystanse, długo, dużo zdrowia miał chłopak i miejmy nadzieję, że któryś z tych Highlandrilli odpali i to będzie ten nasz. Tak trzeba się uczyć. To tak jak z kuponem w Totolotka. Skreślamy i się okazuje, że to ten nasz powinien być wygrany. Dobra, dzięki. Opa, opa, opa. No to jest, zrobił swoje tam. Nikogo nie zaatakował. Opa, opa. O, i tu następny też bez imienia. Synej.